Cześć kochani wieśniacy, dzisiaj przychodzę do Was z szybkim, prostym, smacznym i zdrowym przepisem na kotlety z kaszy gryczanej, które kiedyś robiła mi moja mama, teraz robię je ja i mój syn je uwielbia. Także zapraszam na szybki, prosty przepis w moim wykonaniu. Zaczynamy od ugotowania kaszy w dosyć dużej ilości wody z odrobiną soli. Gotujemy ją aż do wchłonięcia płynu. Następnie dodajemy ser oraz posiekaną natkę pietruszki, świeżą albo mrożoną. Wszystko dokładnie mieszamy. Doprawiamy pieprzem, solą. Dodajemy jajko. Odrobinę mąki. Może to być orkiszowa, owsiana albo pszenna. Formujemy niewielkie kotleciki. Panierujemy w grubo mielonej mące. Ja to akurat mam z płaskórki. I smażymy na oleju kokosowym aż do zrumienienia. Pamiętajcie o tym, aby dobrze przesmażyć skórkę, żeby fajnie Wam te kotleciki odchodziły od patelni. Smażę na oleju kokosowym, dlatego że ma najlepsze właściwości do smażenia, podobne do smalcu zwierzęcego. Kotleciki z kaszy są bardzo zdrowe, zawierają bardzo dużo witamin i minerałów. Tak się prezentują gotowe kotleciki. Ja już się nie umiałam powstrzymać i jak widzicie, skosztowałam jednego. I widzicie, tak to jest, jak się nagrywa samemu i jeszcze się coś robi. Lekko mi się przypiekły, ale myślę, że to nadal jest smaczne, jest jadalne. I tak się prezentuje efekt końcowy. Jak widzicie, my podajemy go zawsze z surówką, żeby było odrobinę zdrowiej. To są, tak jak mówiłam, moje ukochane kotleciki. Moje z dzieciństwa, kiedy jeszcze zaczynałam przygodę z wegetarianizmem. Tak się prezentują gotowe kotlety. Moim zdaniem super. Najlepiej podawać jest je z surówką, z przetworami lub ze świeżą sałatką w sezonie, jeśli mamy na przykład warzywa albo sałatę. Ale same również sprawdzają się doskonale jako zdrowy i szybki posiłek. Dość niedrogi, a wyżywi całą rodzinę. Także mam nadzieję, że Wam się przepis podobał. Dajcie znać na dole w komentarzu. I do następnego odcinku. Pa!